Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dzisiejszą mozaikę newsów rozpocznę od dość abstrakcyjnego punktu w czasoprzestrzeni, kiedy to Elon Musk powiedział, że powinniśmy się obecnie dużo bardziej obawiać sztucznej inteligencji niż Korei Północnej. Dlaczego powinniśmy się dużo bardziej obawiać sztucznej inteligencji? No to jest taki wątek, który Elon Musk przywołuje dosyć często i ja też Państwu czasami o tym mówię. W tej chwili by tylko uzasadnić jego narastający niepokój, Elona Muska oczywiście. Powiem Państwu, że wykonano niedawno taki eksperyment, w którym dwa moduły sztucznej inteligencji testowały pewną strategię negocjacji i negocjowały coś tam między sobą. Ale nie to jest istotą rzeczy. Istotą rzeczy jest, że te dwa moduły w ramach tych negocjacji powołały do życia swój własny język, zaszyfrowany tak skutecznie, że po dzień dzisiejszy naukowcy, którzy stworzyli te moduły, nie potrafią go odszyfrować i używały tego własnego języka do komunikacji między sobą w temacie, o którym nic nie wiemy. I była to druga płaszczyzna tychże negocjacji. Do tej pierwszej naukowcy mają pełen dostęp i mogą sobie ją zanalizować, natomiast ta druga, pozostawia wiele wątpliwości, stąd też te wszystkie apele Elona Muska, by jak najszybciej prawnie ogarnąć sytuację związaną ze sztuczną inteligencją, nie są bezzasadne, bo być może mamy już w laboratoriach sztuczną inteligencję, która planuje świat postludzki. Ale Elon Musk wspomniał o Korei Północnej i to jest temat, który właściwie bardziej przyciągnął moją uwagę w tej chwili, bo zastanawiam się, czemu służy ta eskalacja napięć, ta nagonka, która jest tak bardzo ładnie rozpisywana na rolę w anglojęzycznych mediach głównego nurtu, która niejako szykuje nas na trzecią wojnę światową i na konflikt atomowy pomiędzy USA i Koreą Północną. No, przytomny ogląd sytuacji oczywiście wskazuje na to, że jeżeli tak plastycznie nam to pokazują, to na pewno nie o to chodzi. I pomijam już to, że pod płaszczykiem tej całej nagonki na Koreę oczywiście tu i ówdzie przechodzą różne ustawy, których już nikt nie zauważa, bo oczywiście wszyscy są skupieni na temacie Korei Północnej, ale jaki jest kontekst tych wszystkich przesileń związanych z Koreą? Warto pamiętać, że te przesilenia się powtarzają regularnie co kilka lat i już mieliśmy kilka takich przesileń od czasów sławetnej wojny koreańskiej w początku lat 50. Ostatnie przesilenia są jeszcze określone tym tematem podejrzenia, że Korea Północna być może dysponuje bronią atomową, więc napięcie jest jeszcze większe. Zazwyczaj, tak jak piszą obserwatorzy wydarzeń, większość tego typu przesileń się po kilku miesiącach kończy tym, że Korea Północna uzyskuje jakieś tam fundusze. Część tych funduszy dociera do niej w postaci inwestycji w jakieś tam technologie, z których Korea potem korzysta do celów własnych. Część inna tych inwestycji pewnie jest dużo bardziej spersonalizowana, tego już nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, ale jest to dosyć stały fragment gry, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim. Warto pamiętać, że są tam dwa państwa koreańskie podzielone sztucznie jako strefy wpływów pomiędzy USA i Rosją jeszcze w czasach zimnej wojny. I tak naprawdę no, te strefy wpływów mają w tej chwili dużo większe znaczenie, bo ta Korea Północna jest buforem pomiędzy, można powiedzieć, zamerykanizowaną Koreą Południową i Chinami. I ponieważ Chiny, jak Państwo wiecie, czują się coraz mocniej osaczane przez Amerykę, no to temat Korei Północnej jest dla nich tematem strategicznym, bo jest to strefa buforowa. Nie wiem też, czy Państwo wiecie, że z jednej strony mamy takie dosyć pyskate wypowiedzi Donalda Trumpa na Twitterze, który mówi, no cóż, jak zwykle nie można polegać na Chinach, bo one sobie nie poradzą z tematem Korei Północnej. Z drugiej strony, nie wiem, czy Państwo wiecie z kolei, że Rosja i Chiny złożyły Amerykanom już taką propozycję, że one się podejmują wynegocjować uspokojenie sytuacji na Półwyspie Koreańskim pod warunkiem, że Amerykanie w rewanżu, jak gdyby za to, zaprzestaną swojej intensywnej działalności militarnej na terenie Korei Południowej, co z oczywistych względów niepokoi Koreę Północną. Szczerze mówiąc, każdy przytomny ogląd tego, co robi Ameryka na świecie, no może wzbudzić pewne obawy i nikt pewnie nie chciałby mieć tuż za swoją granicą amerykańskich rakiet. Także no warto pamiętać o tym, że po pierwsze mówimy o czymś, co jest dosyć stałym fragmentem gry, po drugie mówimy o czymś, co jest elementem rozgrywki w tej chwili pomiędzy Ameryką i Chinami, bo jest to przepychanka, która zdecydowanie ma na celu próbę wciągnięcia Chin w jakąś dziwną rozgrywkę związaną z Koreą Północną. Jest jeszcze trzecie dno całej tej sytuacji. Otóż dowiedziałem się przy okazji myszkowania w tym temacie, że 97% wydobycia tak zwanych ziem rzadkich i 80% wydobycia rzadkich metali, które są no, kluczowe dla wszystkich czołowych technologii, z których korzysta także USA,
Otóż te 97,8% jest w rękach Chin. W związku z powyższym, no jest to bardzo silne też, można powiedzieć, narzędzie nacisku na USA i prawdopodobnie tylko dzięki temu USA nie pozwalają sobie na więcej niż sobie pozwalają, bo odcięcie importu tego typu metali i ziem rzadkich z Chin mogłoby bardzo skomplikować sytuację wielu amerykańskich korporacji. Co ciekawe, te złoża tych ziem rzadkich i metali rzadkich na terenie Chin są szacowane na 55 milionów ton. Natomiast, uwaga, drugie takie miejsce na świecie, które ma również bogate złoża tego typu, można powiedzieć, wartościowych materiałów, to jest właśnie Korea Północna, 100 km od granicy chińskiej. Tamte złoża są szacowane na 20 milionów ton, czyli na ponad 1/3 tego, co mają Chiny, więc jest o co zabiegać. Prawdopodobnie skutkiem tej całej przepychanki rzeczywiście będzie tak, że Korea znowu dostanie jakieś dofinansowanie. Prawdopodobnie Chiny zrobią wszystko, co będą mogły, żeby zainwestować w technologię dostępu do tych złóż, które są na terenie Korei Północnej. Co na tym wygrają Amerykanie? No, zobaczymy. Warto pamiętać, że to, co się w tej chwili jawi jako polityka amerykańska zagraniczna, jest tak chaotyczne, że trudno prognozować, do czego to ma doprowadzić. Jedno, co można z dużym prawdopodobieństwem założyć, na pewno nie będzie to z korzyścią dla nas, dla normalnych mieszkańców tej planety. W trzecim odcinku powiększenia opowiadałem Państwu o tym, na co sobie pozwala Google, cenzurując coraz bardziej sieć i starając się coraz bardziej narzędziem naszej inwigilacji. Sprawa no, nie przechodzi bez echa i w tej chwili 19 sierpnia w Ameryce odbędzie się szereg, no prawdopodobnie dosyć masowych, zobaczymy jak bardzo, masowych manifestacji pod tytułem Marsz na Google. Wiadomo, że weźmie w tym marszu co najmniej 9 dużych amerykańskich miast, w tym Waszyngton, Nowy Jork, Los Angeles, Boston, Atlanta, Seattle i kilka innych. No ten marsz od Google, jak zwracają uwagę jego organizatorzy, nie jest związany z żadną partią polityczną. To ma być zgromadzenie ludzi, którzy mają ochotę i potrzebę stanąć w obronie pierwszej poprawki do amerykańskiej konstytucji. Pierwsza poprawka do amerykańskiej konstytucji, w tej chwili można powiedzieć najbardziej gwałcona amerykańskie konstytucyjne prawo od czasu rządów pana Busha, pana Obamy i obecnie pana Trumpa. Otóż to jest poprawka, która gwarantuje Amerykanom wolność wyznania, wolność wypowiedzi, także wolność prasy, a także prawo do zgromadzeń oraz petycjonowania rządu o naprawę poczynionych krzywd. Więc jest to fundamentalna poprawka i niewątpliwie to, co robi Google, absolutnie po tej poprawce jeździ jak walec po nierównej drodze. I w tej chwili jest tak, że w Ameryce Google jest podmiotem kolejnego skandalu. Tym razem zostało oficjalnie oskarżone o to, że samochody, które dokumentują zdjęcia dla Google Street View, a jest tych samochodów sporo, to są samochody, które są własnością Google. Otóż okazuje się, że w standardzie miały coś takiego, że włamywały się do sieci Wi-Fi w kolejnych domach, koło których przejeżdżały i pobierały stamtąd informacje, które gromadziły. No i cóż, co z nimi dalej robiły? No można się tylko domyślać, albowiem wiadomo, że Google współpracuje z National Security Agency i innymi agencjami inwigilującymi. No i teraz okazało się, że to, że Google się włamuje tymi samochodami poprzez Wi-Fi i gromadzi nasze dane, to nie jest inicjatywa jakiegoś szeregowego pracownika, tylko wiedzieli o tym najwyżsi menadżerowie Google. No, tak to w tej chwili wygląda. W związku z powyższym 19 sierpnia będzie marsz na Google. Zobaczymy, co to nam zrobi i co to nam przyniesie. I poniekąd przy tej okazji chciałem Państwa też zainteresować takim filmem, który znajdziecie Państwo chociażby na moim kanale YouTube Efekt Sydney Małpy. To jest film w kinie anglojęzycznym o Aaronie Schwartzu, o takim genialnym dziecku internetu, o którym być może Państwo żeście słyszeli. No Aaron między innymi zasłynął z tego, że to on w gruncie rzeczy doprowadził do zablokowania czegoś takiego jak SOPA i stał na czele takiego ruchu ludzi, którzy występowali w obronie tak naprawdę naszych podstawowych praw, a najbardziej widać, jak bardzo są one gwałcone na przykładzie internetu. Czy tego typu ludzie pojawią się w tej chwili na tych manifestacjach? Zobaczymy, ale Państwa, zwłaszcza anglojęzycznych, chciałem tym filmem o Aaronie Schwartzu zainteresować i zachęcić Was do obejrzenia. To powiedziałbym bardzo taki osobisty i wzruszający film o Aaronie, bo to fajny koleś był, a został on zaszczuty najprawdopodobniej przez amerykańskie służby i
pod wpływem tego zaszczucia niestety popełnił samobójstwo. Już dosyć dawno temu opowiadałem Państwu w jakimś horyzoncie o takiej witrynie internetowej Science Hub. Science Hub nazywana też przez niektórych Pirate Bay Nauki. To witryna umiejscowiona gdzieś na jakichś rosyjskich serwerach, która udostępnia możliwość korzystania z wielu milionów dokumentów naukowych, do których normalnie dostępu nie mamy, albowiem za dostęp do nich trzeba płacić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest trochę fermentu w świecie nauki i na szczęście ten ferment dotyczy z jednej strony tego, że dostęp do wiedzy naukowej jest ograniczony przez cenzurę kilku wiodących, tak zwanych wiodących czasopism, gdzie trzeba opublikować swój artykuł po to, by zostać uznanym za naukowy w cudzysłowie. Oczywiście opublikowanie tego artykułu wiąże się z wielomiesięcznym oczekiwaniem i na publikację może liczyć tylko ten artykuł, który jest zgodny z oficjalnym paradygmatem nauki. Jest coraz więcej środowisk naukowych, które próbują walczyć z cenzurą tego typu monopolu i dotyczy to także tego, że ogromna ilość badań naukowych jest z niewiadomych powodów dostępna za pieniądze, choć w większości były finansowane z pieniędzy publicznych. Ten skandal dotyczy milionów dokumentów i w tej chwili powstała aplikacja, która nazywa się UnPaywall, która to z kolei aplikacja daje dostęp do tego, co w świecie jest legalne. I okazuje się, że jest to całkiem pokaźna ilość dokumentów, dlatego że ta aplikacja w tej chwili udostępniła 28% tego, co zostało opublikowane w świecie naukowym od roku 1900 do teraz, więc całkiem, można powiedzieć, pokaźną ilość dokumentów. Zaś jeśli chodzi o dokumenty publikowane na świeżo w roku 2015, to prawie połowa z tych dokumentów okazuje się, że w tej chwili jest już do wyjęcia legalnie. Oczywiście wymaga to zachodu, wiedzy i umiejętności poszukiwania i to jest dokładnie to, co oferuje nam aplikacja UnPaywall i odnotowuje to po prostu jako zdrowy i sensowny ruch w obrębie świata nauki, o której bardzo ceniony przeze mnie Rupert Sheldrake zwykł ostatnio mawiać, iż współczesna nauka to nic innego jak dogmatyczny system religijny. No i tak w ramach przekomarzania się z tym dogmatycznym systemem religijnym pod tytułem nauka, chciałem Państwu pokazać takie zdjęcia, które się pojawiły w tej chwili w sieci. To są zdjęcia asteroidy, który nazywa się Itokawa. Nie bardzo wiadomo, dlaczego te zdjęcia się pojawiły w tej chwili, bo one są datowane na rok 2005. Sama asteroida została odkryta w roku 1998. Z nie do końca jasnych powodów w 2003 roku Japończycy wysłali satelitę, którego celem była m.in. ta asteroida Itokawa. I te zdjęcia Itokawa pokazują coś, co oczywiście jest w całkowitej niezgodzie z dogmatycznym systemem religijnym zwanym nauką, albowiem jest coś na powierzchni tej asteroidy, co na pewno wzbudza zainteresowanie i co nie wygląda na coś, co jest efektem działań naturalnych kosmosu. Przypomina to rzeczywiście dawny model rosyjskiego Sputnika. Nie wiemy, co to jest. Być może się dowiemy, bo są przewidziane dalsze działania, które mają na celu wręcz także eksplorację tejże asteroidy. Niemniej w ramach tego, że UFO na pewno nie istnieje, kosmitów nie ma i jesteśmy sami w kosmosie, o czym zapewnia nas cały czas oficjalna nauka, to takie zdjęcia może Państwa zainteresują. Te zdjęcia z Itokawy znajdziecie Państwo na filmie, który możecie obejrzeć chociażby na moim kanale YouTube pod tytułem Efekt Setnej Małpy, gdzie Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszam też, zasubskrybujcie. Ja tam buduję chyba coraz bardziej ciekawą bibliotekę materiałów i anglojęzycznych, i polskojęzycznych i zapraszam do tego, byście Państwo z tego korzystali. Chcę też powiedzieć, że najbliższy odcinek powiększenia pojawi się dopiero w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu go nie będzie, przepraszam, nie dałem rady, ale jakoś tam na pewno dzięki temu ten następny będzie bardziej interesujący. No i to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Dziękuję.